serdecznie we vlogu. Dzisiaj, słuchajcie, znowu idziemy na uczelnię. Godzina 6:30. Ja jak zwykle mam mega mało czasu do wyjścia. Chyba już się przyzwyczailiście do tego, że ja się zawsze i wszędzie śpieszę. Mam mój koszyczek makijażowy, a to oznacza jedno, że robimy sobie ekspresowy makijaż. Wyobraźcie sobie, że ja na tą uczelnię to się zaczęłam już o 3:00 w nocy szykować, tak? Mój zegar biologiczny myślał, że jest rano, jakby dosłownie było tak samo ciemno, jak jest teraz, więc no mogłam się pomylić. Ale masakra, czujcie to? Wstawać o 3:00 w nocy, bo twój organizm myśli, że już jest poranek. Nie wiem, czy kiedyś tak mieliście, że po prostu zerkacie na godzinę i wy nie wiecie, która jest godzina. I mi się wyświetlało, oczywiście, że tak, że jest po 3:00, ale ja byłam święcie przekonana, że ten zegarek, nie wiem, mnie oszukuje, czy że po prostu, nie wiem, że to ja coś przekręcam. Nie wiem, zaspani ludzie są mega dziwni. Swoją drogą ten podkład, to jest jakiś od L'Oreala, możecie sobie zeskrinować, jest tak cudowny. Myślę, że wy już dobrze wiecie, jakie mam problemy z trącikiem, a jak on mi pięknie wszystko przykrywa, to ja jestem codziennie w szoku. Dajcie w ogóle znać, czy lubicie takie gadane Get Ready With Me, bo ja mam wrażenie, że taki format jest fajny. Jak jest taka, wiecie, bardzo asterek dziewczyna, a ja na przykład w tym momencie to nawet brwi nie umiem po prostu namalować. Właśnie spadł mi ten mój ulubiony podkład, ale na szczęście nic się nie wydarzyło. Ale no, chciałabym akurat dzisiaj wyglądać dobrze, bo mam taką super stylówę. I wiecie, nie chcemy marnować outfitu, tak? Kurde, najgorzej, że mam mało czasu, a mam świeże tusze. Kupiłam sobie w końcu ten Maybelline Lash Sensational. Moja mama go bardzo lubi. Nie wiem, moje pierwsze spostrzeżenie jest takie, że spoko, ale trochę brudzi powiekę. Wiadomo, że jak się człowiek śpieszy, to po prostu nagle nic nie wychodzi. No nie wiem, na razie nie jestem jakaś zachwycona, ale to jest świeży tusz. Nie wiem, czy też tak macie, że po prostu z tuszem musicie się troszeczkę zaznajomić. Wiecie, ponakładać go parę razy i wtedy może za którymś razem będzie okej. Ja się nawet polubiłam z Maybelline Sky High, ale to dlatego, że po prostu moja przyjaciółka mi go bardzo polecała. Czy wy widzicie ten bronzer? Masakra. Chciałam, żeby to był ładny makijaż, bo mam dzisiaj taki outfit fajny, przygotowany. Także zobaczymy, ale po prostu ja nie wiem. Ja nie wiem, co ja robię. Czy ktoś w ogóle rano sprząta ten burdel? Czy zawsze po prostu każda dziewczyna zostawia w ten sposób i po prostu już tak wszystkie będziemy robić zawsze do końca naszych dni? Bo ja nie używam za dużo produktów, ale jakoś, żeby schować to wszystko tylko do koszyczka i odłożyć to tu, no mam z tym problem. W ogóle z tego wszystkiego zapomniałam sprawdzić, o który mam tramwaje i takie rzeczy, ale już sobie nadrobiłam. Idę dzisiaj w sukience, jak mogliście zauważyć. Albo nie. I uwaga, do czarnych rajstop ubieram białe skarpety, ale to wszystko ma sens. Ja to wczoraj przymierzałam, I swear. I wyglądało to naprawdę fajnie. Ej, ale żeby zapomnieć, o której odjeżdża twój tramwaj, którym się jeździło miesiąc, to chyba trzeba być po prostu mną. W ogóle dalej nie naprawiłam tej lampy. Ona raz świeci, raz mryga. Ale teraz jeszcze szybko musimy naprawić ten make-up. Wam się wydaje, że to jest taki mocny kontur. Ale to tylko dlatego, że jest taki kontrast świateł. Tak naprawdę nie jest też tak źle. Sama się pocieszam chyba w tym momencie. W ogóle mam wrażenie, że mam taki mega classy vibe. Mam teraz czerwone paznokcie, idę w sukience. Uczelnia jeszcze mnie w sukience, kochani, nie widziałam. I widzicie, co się dzieje z tą lampą. To mnie tylko irytuje. Zakładam biżuterię. Mam taki sposób, że przekładam sobie jakby do przodu tą sprzączkę i staram się to zapiąć. Taki delikatny naszyjnik po prostu, żeby cokolwiek się działo. Ale za to kolczyki nakładam takie, widzicie, bardziej faliste. Jako że mam w ogóle mega mało czasu, to założę już buty. Ej, wczoraj te buty, jakie mierzyłam, były wygodniejsze. Mam 7 minut, to już nawet nie jest 9, 10, 15, 7, albo już nawet 6, więc muszę włączyć 6 bieg.
jestem już, moi drodzy, w domu i trochę jestem na siebie zła, że nic wam nie nagrałam na uczelni, ale musicie zrozumieć, że ta uczelnia to też nie jest taki jakiś bardzo aesthetic vibe. To nie jest jak jakieś NYU w plotkarze. Nie, moi drodzy, to jest po prostu zwykła taka sala wykładowa, na której każdy siedzi i robi notatki, ale ja dzisiaj tak walczyłam, żeby nie zasnąć. Generalnie zastanawiam się, co zjeść, bo zaraz mam kolejne zajęcia. W sumie wam o tym nie wspominałam, ale teraz udzielam korków i uważam, że jest to fajna opcja na dorobienie, przez to, że jestem na jakby własnych warunkach. Wiecie, wstawiłam ogłoszenie na OLX-a i bardzo dużo osób się do mnie odezwało, serio, więc uważam, że no fajny pomysł na biznes. Bardzo bym chciała ryż, więc chyba wstawimy sobie ryż, bo mam taką ochotę, słuchajcie, na taką potrawkę. Teraz generalnie stałam się słoikiem. Trzeba to powiedzieć głośno, trzeba to przyznać. Wydaje mi się, że każdy to przeżył na studiach i każdy trochę jest słoikiem. Natomiast ja wyszłam trochę na wyższy level, bo wiem, że po prostu tutaj mam mało czasu. Jak zjeżdżam do domu rodzinnego i tego czasu mam trochę więcej, to teraz zaczęłam sobie sama tam gotować. No mama też mi gotuje, ale no to jest mój obiad na dzisiaj. Wiem, że to może nie wygląda jakoś bardzo apetycznie, ale to jest potrawka z kurczaka. Jak byliście na takim typowym polskim weselu, że jest rosół, to potem zawsze jest potrawka. Jak odkrywam, że Thermomix robi takie rzeczy, no bo właśnie, to jest też jakby kolejny aspekt, dlaczego gotuję w domu, a nie tutaj, bo ta kuchnia jest naprawdę zarąbiście wyposażona, ale właśnie ten aspekt Thermomixu i tego, że ja po prostu sobie sama nie radzę. Jak to czas? 60 minut. Aha, ej, ale się zestresowałam, że ten ryż będzie się godzinę robił. To jest to właśnie ja i moje umiejętności. Moje skille gotowania nie są za dobre, albo nawet nie to, że nie umiem, po prostu nie lubię, a Thermomix to jest zarąbiste ułatwienie, tutaj nie mamy. Nagrywam wam drugą część tego filmu dwa dni później, bo troszkę mi się zapomniało o tym, że powinnam dograć wam dalej, co robię. Ale to popołudnie praktycznie niczym się nie różni od tego, co było w poniedziałek. Właśnie sprzątam sobie kosmetyki, bo to jeszcze zostało mi od wczorajszego malowania się. Wczoraj poszłam z dziewczynami na mecz koszykówki. Jak nie wiecie, to ja kiedyś w kosza grałam i to dużo grałam. W pewnym momencie mojego życia zrezygnowałam z tego i tak gdzieś uważam, że w życiu spróbowałam wielu dyscyplin, bo śpiewałam, tańczyłam, grałam w kosza, grałam też na gitarze, na ukulele, jakby ja się dużo rzeczy w życiu łapię, ale nie zostaje mi to na mega długo. I tak uważam, że długo wytrzymałam, bo jako taka osoba, która nie może się skupić na takiej jednej rzeczy, a przynajmniej tak mi się wydaje, to że, nie wiem, grałam 4-5 lat w kosza, że 5-6 lat tańczyłam rock'n'rolla akrobatycznego, że śpiewałam też bardzo długo w moim życiu, tańczyłam też taniec współczesny, przecież 3 lata na pewno. Grałam w teatrze i to też bardzo długo, przez co znam się na przykład z moją Justą. Jakby ja nawet nie jestem w stanie zmienić wszystkich moich pasji, bo one też się tak zazębiały, więc ja bardzo rozważałam dzisiaj zamiast pójście na siłownię jako WF na sekcję koszykówki na mojej uczelni, bo trochę mnie do tego namawia moja koleżanka. Mam wrażenie, że po prostu już się chyba do tego nie nadaje. Moja kondycha wysiadła po przebiegnięciu jednego boiska. Zaraz w ogóle zaczynam pracę, w sensie zaraz, za godzinę, ale do tego czasu musimy jeszcze zrobić raport. Mówię, musimy, nie wiem, bo liczę, że mi pomożecie, czy... Nie, ja już się śmieję, ale słuchajcie, my z tymi raportami z fizyki mamy takie przeboje, że wy nawet nie zdajecie z tego sprawy. Jak jesteście ciekawi, to mogę wam pokazać, jak to wygląda. Jest to coś takiego i generalnie opisujemy trochę ten przebieg, co tam robiłyśmy. Akurat to ćwiczenie ciężkie nie było, ale nas zawsze obliczenia przerastają. No i potem do tabelek mamy wrzucać po prostu nasze obliczenia. To sobie drukujemy i potem obliczenia akurat my robimy na kartce, a nie w formie takiej digital, bo tak to już w ogóle byśmy chyba nic nie zrobiły nigdy. No i sobie to, wiecie, zszywamy. Tak mi się nie chce. Ja po klasie maturalnej chyba autentycznie odzwyczaiłam się od bycia taką typową uczennicą i od robienia po prostu jakieś rzeczy do szkoły i teraz nie umiem się przestawić. Ja dalej nie jestem w stanie uwierzyć, że ja chodzę na studia. To jest jakieś takie nierealne. Wiedziałam od zawsze, że łączenie studiów i pracy, że nie będzie proste, ale zapomniałam, że dochodzą do tego jeszcze aspekty typu na przykład nagrywanie albo ogarnianie po prostu wszystkich moich social mediów. No i jakieś życie po prostu w społeczeństwie, nie wiem. Znajomi, przyjaciele, wyjazdy. Tego nie zaplanowałam. Ja nie wiem, jak ja dam radę. Dzisiaj chyba jak po prostu typowy student będę jadła makaron z pesto. To mamy bardzo dużo jakichś takich rzeczy, które... Okej.
Dobra, wyłączamy wodę, nie robimy makaronu z pesto. Bo ja zapomniałam, że ja mam zupę dyniową z domu. Jeszcze mi nie zbrzydło, bo naprawdę ja jem tutaj mimo wszystko różnorodnie. Makaron z pesto jest szybki i dobry, a mamy jeszcze parmezan, więc to jest już taki, wiecie, fancy makaron z pesto, bo jeszcze ma parmezan w sobie. Właśnie będę zaczynała korki i chciałam wam na szybko pokazać moje stanowisko i tutaj sobie właśnie jak na razie to rozplanowałam i jak sobie tutaj pracuję, także przede mną zawsze są wyświetlone zadania, które po prostu przerabiam. Telefon do kontaktu ze światem. No i tutaj mój główny nabytek, czyli iPad. Kupiłam go do korków, ale też do, słuchajcie, lepszej jakości notatek na studia. Właśnie zjadłam zupę dyniową, bo jestem już po pracy i po prostu sprzątam teraz trochę mieszkanie, wiecie, gary. To już nie jest, moi drodzy, mieszkanie z rodzicami. Wrażenie, że tutaj codziennie trzeba coś ogarniać, codziennie trzeba sprzątać. Ja tylko jak jestem wkurzona, to lubię sprzątać. A wiecie, gdzie teraz muszę iść? Ja, moi drodzy, idę na siłownię. Naprawdę, gdyby była opcja niepojawienia się na tej siłowni, byłabym pierwsza. Jakby fakt tego, że na ćwiczeniach można mieć tylko jedną nieobecność, straszny. Przynajmniej cały dzień łaziłam sobie w fajnym dresiku. Jestem no make-up, nie muszę zmywać. Są plusy tej siłowni. Nie mogę się nad sobą użalać, bo będzie mi tam jeszcze ciężej iść. A najbardziej boli mnie fakt, że jak wrócę z tej siłowni, to nie będę mogła się wykąpać i pójść spać, tylko będę musiała dalej ogarniać. Wow. A co będę musiała ogarniać? No oczywiście, że fizykę. Ponieważ to jest wejścióweczka z tematu, na który nawet nie miałam czasu dzisiaj się przygotować, tylko przejrzałam te materiały.